Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie na moim kanale oraz pasjonatów gołębi. Po jakimś tam znowu czasie nagram krótką aktualizację, to tu się zmieniło. Są już gołębie trochę głodne, zacząłem je teraz bardziej krótko trzymać, ponieważ ostatnie trzy młode są, które i tak ja wychowuję, więc nie będę im tutaj za dużo sypał. Niech wyjadają wszystko z karmnika. No już jest praktycznie końcówka, jeżeli chodzi o te młode, tak jak mówię, zostały ostatnie 3 sztuki, zaraz też ich muszę nakarmić. A poza tym, no to jest trochę fajnych gołębi. Tutaj jest też gołąbek, który będzie na pewno na miniaturce. To jest jeden, no uciekł mi akurat, to może najpierw sobie o tym powiem. Tutaj jest młody, no widać praktycznie bez dzioba. To jest młody, którego wychowywałem i któremu najprawdopodobniej przepchnąłem język. Bałem się, że nie będzie jadł, ale radzi sobie świetnie, wszystkie ziarka, groch, nie groch. Wszystko zjada, także zobaczymy, zapowiada się fajnie, może go sobie zostawię, bo po starej parze to jest jedyny młody, którego w tym roku wychowałem, więc chyba bym go chciał sobie zostawić. Tutaj też jest po starej parze, to bardzo podobne gołębie są do siebie, tylko ten już po prostu wygląda na starszego. Tutaj również super młody. Wiadomo, ja tak trochę chwalę te swoje gołębie, bo mi się one bardzo podobają. I tak jak ten młody, który tu przed chwilą odleciał, no to wydaje mi się, że to będzie chyba najlepszy z tego roku. I zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy w tym siedzą już dużo dłużej ode mnie i dysponują większymi środkami, no to powiedzą, że ten gołąb dla nich może jest brzydki, ale no dla mnie to te gołębie są bardzo fajne. Przede wszystkim udało mi się w tym roku, wiadomo, że nie 100%, ale tak 80% stada, myślę, na pewno, w sensie jeżeli chodzi o gołębie młode, mają przepiękne łapcie. To jest coś, do czego dążyłem. Tak jak mówiłem już kiedyś, że zapoczątkowało się to od jednej samicy, od tej. Ona nie wygląda jakoś świetnie, ta samica ma też już tam jakiś wiek ma. Łapcie teraz też się wcale nie wydają duże, ale to dlatego, że miała obcięte i pierzy. Ja podejrzewam, że to przynajmniej w 60% to jest zasługa tej samicy, że te młode mają takie łapcie, dlatego że wszystkie młode są w jakiś sposób w tym roku ze sobą spokrewnione. I planuję, jak mi się uda, nie kupować nic z motyli i będę po prostu parzył w kuzynostwie. Myślę, że to jest bezpieczne. Czytałem trochę na ten temat i raczej nie powinno się nic złego dziać. No zobaczymy w przyszłym roku. Na pewno też jakieś pary będą takie typowo bezpieczne, żeby się nie okazało, że będzie klapa, ale wiem, że niektórzy ich gnieździaki parzą i coś tam z tego mają. Także myślę, że jak ja tutaj sparzę w kuzynostwie, niektóre w dalekim pokrewieństwie, to też powinno być dobrze. No i tak, co się zmieniło? Tutaj są te młode, o których już wielokrotnie mówiłem, tu u tych u wywrotków winerek się rozłożył, winerki też bardzo fajne w tym roku, też nie są idealne, też im tam sporo brakuje, ale ja jestem z nich zadowolony. Ten samiec, on mają w tym momencie, on i wywrotka, o ta co tu przeleciała, krótki dziób ma wywrotka, on jest na długim dziobie, mają młodego widyna, jednego im dałem, ale licho go karmią, też go dokarmią, dlatego ten czarny na pewno poleci, ja takiej gołębi trzymał nie będę, które jednego młodego nie dają rady wychować jeszcze na długim dziobie. No tu jest stary samiec, no to właśnie po tym starym samcu jest ten czarny młody, ale i po tym starym samcu jest też ta samica, która tutaj siedzi, też już wielokrotnie o tym mówiłem, ale są pewnie jacyś nowi widzowie, no to żeby było wiadomo, o co chodzi, to po tej samicy w tym roku 7 młodych. Wszystkie fajne, ale no nie wszystkie są super, no bo to tak nigdy nie jest. Ale ten, no to się prezentuje łapcie i w ogóle ta figura jest tak drobniutki, podejrzewam, że będzie samiczka. I co mi się podoba, że tak, tam jest następny młody po tej parze, ale on ma już tą tak zwaną czapkę. A to jest w rysunku bardzo fajny gołąb, trudno takiego gołębia wyhodować. No i tak, nie ma się może bardzo czym chwalić, ale pokażę tutaj, dostałem w prezencie. Tu jest para widynów, tych czerwonych tam na półce. Mam wrażenie, że ciemno trochę jest, ale no za bardzo nic na to nie mogę poradzić. I ta para widynów, ona w zeszłym roku to były bardzo późne młode, ale jako roczne wychowały swoich młodych bardzo dużo, dlatego mówię, no chciał mi ich kolega dać, to wziąłem ich na mamki. One u siebie, znaczy one nie wypierzyły się w zeszłym roku nawet do końca. I dlatego mają, o tak jak widać, takie białe lota niektóre, ale samczyk wesoły, siedziały tydzień czasu odsadzony, nie mam, że tak powiem, tu warunków, żeby dłużej ich trzymać, więc no jak gołębie fajnie na ziemi podlatywały, więc już tutaj przesadziłem i zobaczymy, mam nadzieję, że się na tym nie przejadę. Nie są jakieś piękne, ale przyznam szczerze, że są dosyć wysokie, smukłe, brudne są takie te gołębie, bo to nie były nawet u tego znajomego, tylko u znajomego znajomego.
On mu ich dał, przelęgły się u niego, dużo młodych wychowały, więc wziąłem ich teraz do siebie. Wziąłem ich do siebie, no i zobaczymy w przyszłym roku, co tam z tego wyjdzie. Tak jak mówię, nie są to jakieś złe gołębie. Ja może wezmę, otworzę te drugie drzwi, żeby było więcej światła i za chwilę będę dalej nagrywał. Przyleciał tutaj teraz ten młody. Naprawdę wydaje się bardzo fajny. Na miniaturce będzie jego zdjęcie, także będzie można się lepiej przyjrzeć. Będzie, mam nadzieję, wyraźniejsze. Jakoś dzisiaj taki dzień jest, że no zobaczymy, jaki ten filmik wyjdzie. Ale tak, tutaj jest na przykład młody, którego też sam wychowywałem, zapowiadał się fajnie. Ale jak przyszło co do czego, to głowa mi się tego gołębia nie podoba. Nie, jakaś taka wyszła zbyt tęga. No nie wszystko będzie tak, jakby się chciało. Tutaj jest młody widyn. Jak na tą parę, bo to też są mamki, zostawiłem im ostatniego, mówię, niech swojego wychowają. Uważam, że wyszedł bardzo fajny. Mówię, jako brać pod uwagę, że to są mamki, ale też ten znajomy właśnie, co od niego dostałem tą parę, to ma mi dać jeszcze później jedną. Już tamte będą fajniejsze też na mamki, a on sobie weźmie tego młodego. Może mu się zresztą, ta para też jest od tego znajomego, także w miarę jestem z tych jego głębi zadowolony. Zobaczymy, co z tego będzie. I tak, tutaj jest ten stary samiec, to po nim właśnie te 7 młodych jest. Byłoby 8, no ale jeden się zmarnował, no to zmarnował się młody z gniazda od tej samiczki. Samiczka wyszła rewelacyjna, sam, i ten samczyk byłby na 100% gorszy, bo on był dużo ciemniejszy, ale i tak szkoda, bo mógł być bardzo fajny gołąb. Teraz tak, jeżeli chodzi o wywrotki, to tak narzekałem na te wywrotki, a robią się fajne gołębie. Teraz ja już mam czasami problem, który to jest stary samiec, a które to są młode, na przykład tak jak ten ostatni tam. Jakich ładnych ławki dostaje, naprawdę zapowiada się fajny gołąbek. A znowu ten jasny tutaj, to jest gołąb, którego posądzałem, że to jest mieszaniec. A okazało się, że to nie jest mieszaniec, tylko wywrotek. W dodatku ma piękne łapcie. Jak jest pierwszy, będą dużo większe. Ciekawy jestem tylko koloru, bo wyszedł bardzo jasny. Ale jeżeli chodzi o budowę tego gołębia, to jestem mega zadowolony. Bardzo fajny. Miałem problem, żeby się wziął za jedzenie. Tak trochę zmizerniał, ale teraz już zaczyna się powoli odbudowywać. Więc powinno być wszystko fajnie. Tu w ogóle wczoraj sprzątałem, ale no jednak na gołębniku teraz jest 51 sztuk. Gołębnik jest nieduży, także także no tu by trzeba było sprzątać dwa razy dziennie, żeby było tak fajnie czysto. Ale to przyznam szczerze, że dwa razy dziennie sprzątać to mi się nie chce. Tak dwa razy w tygodniu jak zgarnę, to uważam, że i tak nie jest źle. No tutaj ten gołąbek, nie chcę go tu zachwalić. Mam nadzieję, że mi się wypierze, nic nie wyrzuci i wtedy zostanie. Tam jest stara samica wywrotka. Jest tych gołębi teraz tyle, ja przymknąłem, żeby do wolierki nie wychodziły, żeby tu ich wszystkie ładnie pokazać. Także pewnie zaraz jak tu wejdę, to będzie popłoch. O, tam jest fajny też wywrotek, nie wiem jeszcze, którego sobie zostawię, bo muszę sobie zostawić jednego albo dwa. To się jeszcze okaże. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia, na przykład jeżeli chodzi o parzenie gołębi, matka, syn, czy tam ojciec, córka i jakieś tam, że tak powiem, czy to jest ok, czy to nie jest ok, to można pisać w komentarzach, bo ja z tego co słyszałem, to można tak robić, ale no nie wiem, właśnie nie jestem do końca co do tego przekonany. A rozważam, zobaczę jak ten wywrotek się spierzy, bo to będzie raczej samiczka. Jakby się spierzyła, byłaby ciemniejsza i ten, to być może ten gołąb by został, bo no bo to jest naprawdę fajne, on mi się bardzo podoba. No ale nie jestem tu właśnie przekonany, czy by można ojca z córką sparzyć i wtedy starą samicę bym sprzedał. No ale to zobaczymy, wyjdzie w praniu. No tak, tutaj jest młody, tak się trochę teraz przykulił. Też jest fajny. Też jest fajny, ale już nie jest taki postawny, tak? Ten młody to jest taki fajny, postawny, a tamten jest gdzieś taki już mniej postawny. A tu pokażę jeszcze tak z bliska tego widyna. Ten widyn to jest nic specjalnego, także no tylko pokazuje, że taki młody jest. Zaraz jeszcze pokażę te dwa motyle, które tam karmię. No i może sypnę im jeździ, popatrzymy chwilę jak jedzą. I myślę, że to będzie na tyle. Także przejdę tutaj. Wyjmę te młode. Młode są fajne, łapki mają naprawdę duże. O, one też chyba jeden z nich będzie na miniaturce, no bo tak nie mam bardzo co na te miniaturki dawać, więc daję młode. Fajne gołąbki. Łapki mają już teraz duże, a jak się spierzą, to powinno być tylko lepiej. No chyba, że któryś wyrzuci coś białego, bo tak też może być. O, tu jest młody winerek. Te winerki fajne w tym roku, takie dosyć wysokie wyszły. O, tu jest młody wywrotek. No ja spodziewałem się, że te wywrotki łapki nie będą miały wcale. A tutaj się gołąb pierzy i ostaje łapci jak dłonie. No to ja jestem w szoku. Bo aż takiej, że tak powiem, różnicy, no to bym się w życiu nie spodziewał, naprawdę.
No ale nic, żeby tylko choroby żadnej się nie nabawić, bo na pewno jeszcze wpuszczę jedną parę widynów na mamki. To już będą 4 sztuki wpuszczone. Chciałbym parę samokarmiących, to już jest 6 sztuk. I nie wiem, czy nie zmienię, o, tam jest orlik z Budapeszką, we wlocie siedzą, nie wiem, czy ich nie zmienię również, bo to już jest stara para, ta samica już jajka powoli przestaje nieść. Także rozważam, czy ich by też nie zmienić, no ale to zobaczymy. Co tu jeszcze chciałem pokazać? No tu się młody pierzy, ten u góry. Też nie będzie chyba najgorszy, też tak myślałem, że będzie taki słaby, a ta głowa zaczyna się kształtować. Wszystko idzie w dobrym kierunku, tylko to wymaga czasu. Myślałem, że z początkiem września już jakieś pierwsze sprzedaże może ruszą, żeby się tych gołębi trochę pozbyć, żeby było miejsce, ale no raczej nie ma takiej możliwości. Te gołębie muszą się spierzyć, żeby to miało jakiś wygląd, żebym ja konkretnie zdecydował, co zostawiam, co mi jest potrzebne. No i przede wszystkim takiego gołębia spierzonego ludzie też się boją kupować, po pierwsze, po drugie ja też nie bardzo lubię sprzedawać, bo a co jeżeli komuś wypierzy gdzieś białe pióro i po co ma ktoś potem źle o mnie mówić. Tutaj jest ten młody po czerwonej też, on też jest całkiem fajny, ale w łapciu z prawej strony chyba wypierzył jedno pióro takie półczarne, półbiałe, mu to pióro na razie wyrwałem, zobaczymy, no, chciałem go sobie zostawić, bo on jest taki lekko rudy, jak ja to mówię, taki czarny, czarny po czerwonym, ale pierzy te pióra na w miarę ciemne. No zobaczymy. Na razie nie mówię tak, ani nie mówię tak. Wyjdzie to wszystko w praniu. Widać, że tych gołębi trochę jest, no bo wcześniej jak nagrywałem filmiki, to nie było tak, żeby gołębi tyle siedziało na ziemi. A teraz po prostu jak jestem na tej części gołębnika, tu jest zbyt mało siodełek, żeby wszystkie mogły na siodełku usiąść, więc o. No widać, jaki ten samczyk jest wesoły. Jest, może nie jest za specjalny, ale on te pióra, ja tego gołębia widziałem jako młodego w zeszłym roku, całą tą parę zresztą widziałem jako młódki, one były praktycznie całe białe, a teraz te pióra pierzą na kolor czerwony. Ja myślę, że te gołębie u mnie będą, co się wybiorą, wyczyszczą i będą, bo to są na mamki, także one nie muszą być piękne, byle mi tutaj za bardzo nie szpeciły, tak jak ten czarny właśnie, no to mi bardzo tutaj się nie podoba, nie pasuje kompletnie, więc go... Podejrzewam, że go dam komuś, a jak nie, to gdzieś go tam przy gołębiach puszczę, może ktoś go będzie chciał sobie zatrzymać, a jak nie, to ktoś go dalej sprzeda, no zobaczę, zabiorę go na targ i na targu jak będzie na niego chętny, to ja takie gołębie mogę bez problemu oddać, bo to jest gołąb, ja za niego sam zapłaciłem chyba 12 zł, czy tam już nawet nie pamiętam ile, także to nie chodzi o to, gołąb jest zdrowy, bo wpuściłem go bez żadnej tam izolacji, od razu go wpuściłem na gołębnik i bez problemu. No z tego młodego jestem tak zadowolony, że on sam je. To jest taki sukces dla mnie. No ale w ogóle jest to, te wszystkie młode są sukcesem, tak jak ten młody, bo ja praktycznie od malutkiego go musiałem wychowywać i to mi się podoba, że młody nie jest teraz jakiś tam przykurczony ani nic, tylko bierze się za jedzenie i widać w nim chęć życia. Najsłabsze młode z motyli to są po tej starej czerwonej samicy 2 sztuki, te jasne, o jeden chodzi tam, a drugi chodzi tam. One wyszły najsłabsze, jeżeli chodzi o budowę, głowy mi się ich nie podobają, aczkolwiek ten starszy widzę, że tą głowę też zaczyna nabierać kształtu, o, no bo tak jak tutaj widać, no to jest gołąbek, który głowę ma okrągłą i takie głowy mi się podobają, czytaj właśnie ten młody, chociaż ten młody to jeszcze cała droga przed nim, on jeszcze może stężeć. Jeszcze się można troszkę zdziwić, o, ale tak zobaczyć tego wywrotka, jakie tutaj są łapcie, to jest ten najmłodszy, którego też wychowywałem, są łapcie ogromne, a one będą tylko większe jak jest pierzy, kwestia właśnie tego koloru, bo ogon jest bardziej wpadający w brąz, skrzydła są takie bardziej żółte, a łapcie są znowu blado żółte, także no to to jest taka wada jeżeli chodzi o barwę, ale budowa gołąbek malutki na pewno, znaczy tak na pewno, podejrzewam, że będzie samiczka, jak byłby samczyk, to byłby wybitnie malutki, to bym się aż zdziwił, no ale zobaczymy. Dobra, widzę, że są głodne, to sypę tym gołębiom i widzimy się za chwilę. Z uwagi na to, że te dwa gołębie są świeże, nie chciałbym, żeby mi gdzieś wyleciały, to nie siedzę dzisiaj tak jak zawsze, tylko dzisiaj siedzę z nimi, więc tutaj przy mnie mogą tak się trochę obawiać, podejść do karmienia. No ale chwilę jeszcze nagram, jak jedzą. Nie będę też nagrywał bardzo długich tych filmików, bo i tak wiem, że no nie wszystkim się chce takie długie oglądać, tym bardziej, że praktycznie cały czas to samo. Ale myślę, że różnica jest, jakoś nawet przez te 2 tygodnie tych gołębi przybyło. Dlatego, że ostatni filmik jak nagrywałem, to te 6 młodych w zasadzie, 6 czy nawet czy 7, już teraz nawet nie wiem, to one wszystkie siedziały w półkach. Teraz zeszły na ziemię, także tych gołębi się zrobiła tutaj niezła granda. Dostawiłem tam jeszcze w dawnym gołębniku, mam jak miałem taki karmnik,
na 12 sztuk, to tam dostawiłem. Mają teraz 3 karmniki, więc myślę, że powinny się na spokojnie mieścić. A na przyszły rok być może kupię jakiś taki długi karmnik, żeby na tamtym gołębniku stawiać, taki z 1,5 metra długi, i wtedy nie będę musiał tego krótkiego wstawiać. Ja nie lubię, jak gołębie się tak muszą tłoczyć, tak jak nieraz dziś widzę u ludzi. Postawię jeden malutki karmniczek, gdzie powiedzmy się mieści 20 gołębi, a gołębi jest 60 i te gołębie się tak muszą wzajemnie przepychać. Ja lubię, jak gołębie u mnie ma każdy swoje miejsce. Tak jak mówię, liczyć na spokojnie, te dwa karmniki, jeden jest na 18 sztuk, tak na luźno. To 18 i 18 to jest 36 i 12 to jest 48, gołębi jest 51, ale to tak na luźno ja tak liczę, także może spokojnie podejść więcej. A na przyszły rok, no starych będzie już więcej, bo starych będzie 37 sztuk, jak będzie wszystko zgodnie z planem. Także będę musiał chyba karmnik kupić. O, tam młody wygląda z półki u góry. Głodne są w tym momencie teraz, no ale skończę nagrywać, to dopiero ich nakarmię. Ja przyznam szczerze, że karmię te młode z reguły raz dziennie, dosyta i raczej jest dobrze. Rosną, są dosyć takie tłuste, także myślę, że im to wystarcza. Czasami karmię dwa razy dziennie, trzy razy to się nie zdarza nigdy, bo no nawet mi się nie chce tyle razy tutaj. Wiadomo, no tak jak daję gołębiom dwa razy dziennie, to tamte też karmię albo dwa razy, albo czasami raz. Daję im na dzień 100-110 ziarenek grochu i na tym fajnie rosną, nie? Wszystkie te młode, które teraz zeszły, tak karmiłem i wszystkie są zdrowe, fajnie jedzą. No ale najbardziej jestem dumny właśnie tutaj z tego, co tam jest pierwszy przy drugim karmniku. O, teraz przeszedł. Z tego czarnego motylka, że pomimo tej wady, którą myślę, tak mi się wydaje, że ja mu sprawiłem, no wiadomo, że nie celowo, ale wziął się za jedzenie, walczy i dzioba praktycznie ten gołąb nie ma, jest tak króciutki. No albo ten motyl tutaj, no piękne postawy mają te gołębie, bo ten na końcu, jego głowa mi się nie podoba i podejrzewam, że raczej nie dostanie taki gołąb, bo jest z czego wybierać, no. Wiadomo, że każdy co najlepsze to chciałby zostawić sobie, a dopiero to, co jest niepotrzebne. Chociaż zdarza się też tak, i u mnie już tak się zdarzało, że jest jakiś naprawdę ładny gołąb, ale no nie ma go do czego zostawić, no to i takie gołębie się sprzedaje, no to jest rzecz normalna, nie? Widyny zachowują się fajnie, zdrowo, tam siedzi na karmniku. No ja tylko czekam, aż się by wypierzyły u mnie. Nie wiem, czy w tym roku tego takiego wigoru, znaczy wigoru, w sensie jakość piór mi się nie podoba. Czy ta jakość się zmieni, czy to już dopiero trzeba czekać przyszłego roku. Ja zauważyłem właśnie, że tam, gdzie są gołębie karmione dobrze, dobrą karmą, nie jakąś tam samą pszenicą, czy samym, tak, te gołębie to podobno samym jęczmieniem były karmione. No to taki gołąb nie ma tak z czego wybudować, a jak gołębie dostają w miarę dobrą karmę, nie musi to być Bóg wie co oczywiście, ale żeby coś, jakieś tam różnorakie ziarna były, to one mają dużo lepszą jakość pióra, no i przede wszystkim dużo lepiej się prezentują, nie? Żeby tylko tu żadnej choroby nie wciągnęły, to ja będę zadowolony. Nawet widać, że ten gołąb nie jest biały, tylko taki kolor ma mysi. On jest brudny, też one bardzo dobrze karmiły podobno, także na pewno też od karmienia są brudne, ale no dostaną kąpiel jeszcze w tym roku, myślę, że posiedzą tak, no u mnie ja to tak szybko gołębi nie wypuszczam, podejrzewam, że za 2 tygodnie posiedzą, zaryzykuję, wypuszczę, zginą to zginą, mówi się trudno, chociaż no jak już coś wprowadzam i okaże się zdrowe, to zawsze jest szkoda, nawet jak to jest gołąb za 5 zł, to szkoda. Łapcie jakieś tam mają, no to jest tylko kwestia, że to są gołębie, które w zeszłym roku nie zdążyły się spierzyć, bo to były tak późne młotki, że jak ja pojechałem to do tego kolegi, to chyba było, nie pamiętam, czy końcówka zeszłego roku, czy to jeszcze w tym roku było, no to były takie młodziutkie gołębie, także one już nie miały czasu i spierzyły się chyba tylko w połowie. Ten kolega dał je właśnie swojemu koledze, tam się rok przeległy, zresztą podobno miały nawet ciekawe młode, wcale nie były takie złe, i tamten kolega już chyba nie chciał ich trzymać, no zresztą ja też bym takich gołębi nie chciał trzymać jako do rozpłodu, więc ja ich teraz przygarnąłem do siebie i zobaczymy. Ja widzę dwa podstawowe plusy takich gołębi. Pierwszy plus to jest taki, że to są gołębie już na przyszły rok dwuletnie, czyli moim zdaniem najlepszy czas, żeby zaczęły swoją przygodę z mamkowaniem, a dwa,
to będą gołębie, które w przyszłym roku będą 2 lata w pary, czyli się dobrze znają, wiedzą już jak się uzupełniać i to są same plusy czegoś takiego. To też się nie zawsze sprawdza, no samo to, że ja mam wszystkie takie gołębie, które ileś tam lat już mają, są ze sobą długo w parze, no i w tym roku jak jest młodych tam 20, nie wiem, chyba 3 sztuki, no to tak 10, no to ja wykarmiłem na pewno. Tylko też nie całe, bo dopiór wszystkie pary mi karmią bezbłędnie, a później jak już wchodzą w ten moment piór, to wtedy zaczyna się moje dokarmianie, tak z tydzień, a później już zaczyna się moje karmienie. Oczywiście teraz, bo porą wiosenną to moje mamki karmią dobrze, bardziej im się jeszcze wtedy chce, a teraz no to już się rozleniwiły. Może to jest takie moje tłumaczenie tych gołębi, ale mam sporą satysfakcję z tego, że się podjąłem te okarmienia i są fajne, młode. No nic, rozgadałem się, mówiłem, że nie nagrywam długich filmów, a to już prawie 21 minut, także dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, cześć.